Witam Was dzisiaj na kanale, tym razem troszeczkę przeziębiona, więc niestety będę trochę gadać z zatkanym nosem, będę przymulać. Musicie mi to wybaczyć, ale czuję się nie najlepiej. Jednak ostatnio we wtorek miał być filmik, odwołałam go i nie chcę, żeby nie pojawił się w piątek, czyli dzisiaj, także jeszcze nie czuję się najlepiej, ale odcinki są regularnie na kanale i chcę, żeby tak pozostało. Jeszcze jedna uwaga. Słuchajcie, u mnie sąsiedzi stwierdzili, że właśnie jak nagrywam, to zrobią sobie imprezę i leci cały czas na całą płytę Disco Polo. Także nie dziwcie się, jak będziecie coś dziwnego słyszeli. Ja postaram się jakoś to odszumić i wrzucić tutaj moją muzykę, żebyście nie musieli tego słuchać, bo byście musieli od razu wyłączyć ten filmik. Gwarantuję Wam. No chyba, że ktoś lubi Disco Polo, ale rzadko kto lubi Disco Polo, także tylko informuję. I teraz przelatuję do filmu, słuchajcie, walentynkowego. Mega się cieszę, bo uwielbiam właśnie takie walentynkowe makijaże i ja w ogóle kocham kolor różowy, czerwony, także tutaj dzisiaj się będzie działo, bo chcę trochę, wiecie, poszaleć na tej twarzy, bo mam dużo czasu, jako że siedzę chora i siedzę sama i pewnie walentynki też spędzę sama, także jeżeli też spędzicie samotnie walentynki, to nie martwcie się, zawsze to można kiedyś nadrobić. Użyję sobie najpierw kremiku od doktora Jarta. I przy okazji chciałabym połączyć ten filmik z takim jakby troszeczkę Q&A-em. Odpowiem na parę pytań, ale nie za dużo, żeby nie przeciągać jakoś tego filmu. Jeżeli spodoba Wam się taka seria właśnie gadanych makijaży, to chętnie będę ją kontynuować. Dlatego jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie piszcie pod tym filmikiem. Ja będę je zbierać i one się pojawią w kolejnym filmie. Na powieki nałożę zamiast bazy korektor od Huda Beauty. I to jest odcień Cotton Candy. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio byłam chora. Prawdopodobnie rok temu, kiedy się przeprowadzałam do Krakowa. Jeszcze powiem Wam, że ci sąsiedzi to nie to, że oni sobie tylko puszczają disco polo. Oni sobie zrobili jakąś disco polo, grubą imprezę, bo też słyszę, że krzyczą, że śpiewają to disco polo. To jest już jakiś kompletny fanatyzm tutaj. A wiecie, to jest tak zawsze, że jak się chce nagrywać, to zawsze się coś dzieje. To jest... Po prostu to prześladuje każdych youtuberów. Jakaś taka wena mnie złapała na bardziej takie szalone makijaże. Zastanawiam się, czy wolicie, żebym dodawała tutaj właśnie takie filmy, w których robię takie skomplikowane bardziej makijaże, czy wolicie, żeby to było coś prostego, jakieś takie podstawowe rzeczy. Teraz będzie takie szaleństwo, że użyję sobie paletki od Huda Beauty, Ruby Obsession. I ten czerwony... I ten czerwony cień nałożę sobie teraz na powiekę. Bo tutaj będzie się na powiece rozprzestrzeniało takie serduszko, więc wezmę sobie skośny pędzelek, żebym mogła nim porysować. No, szkicuję ten wzór. Powiem Wam, że taki kuleczkowy pędzelek fajnie się sprawdza do narysowania tego serduszka, które tu będzie bazą. Natomiast tu już łączę wzór narysowany pędzelkiem i tu już sobie go rozpraszam. Marty mi przeniósł zabawkę. I tu już sobie go rozpraszam tym kuleczkowym. Gdzieś jeszcze jest tłusty czwartek. Jeszcze kawka. Pamiętajcie, w tłusty czwartek każdemu wolno. To jest to. Sąsiady, teraz weźmy sobie taki, żeby móc tutaj korektorem wyrysować te linie. Mam tutaj też taką paletkę Revolution Forever Flawless i tutaj jest taki piękny różowy Venus kolorek. Dodać tym serduszkom tutaj różu. A teraz muszę dołożyć tutaj trochę czerwieni. Jakby ogrodzić to wszystko, żeby dało, wiecie, taki efekt 3D. Natomiast mam wrażenie, że jak narysuję wszystkie te kreski, które się rozchodzą, to będzie mi trochę łatwiej będzie mi na tym pracować. Po środku też to samo. I teraz znowu ten ostry róż. I rozmywam te paseczki. To jest trochę taka żmudna robota, bo cały czas trzeba wszystko poprawiać.
Po wycięciu Cut Crease z tej samej paletki użyję sobie ten oto kremowy odcień, żeby się tutaj nic nie podbijało. Teraz, moi mili Państwo, będę wracała do tego czerwonego koloru od Huda Beauty i nakładamy go tutaj. I teraz znowu z paletki Revolution Rouge cień z paletki Huda, ten czerwony. Nałożyłam sobie tak jak eyeliner, taki rozproszony tutaj nad rzęsami i dopiero na to nałożyłam na powiekę z paletki Revolution znowu ten neonowy róż. Teraz biorę dwa podkłady od Arbonne i Yandé. Wiecie co, ja sobie nałożyłam podkład i wypudrowałam twarz, żeby teraz móc się zająć tymi łzami, które mi tu będą spływać, takie serduszkowe łzy. Na pewno zaczęłabym od cienia, które będą te łzy tworzyć, żeby dać taki efekt 3D. I tu muszę zrobić cień albo jakiś taki brązowy, szary. Myślę, że zacznę od brązowego cienia jakiegokolwiek, który nałożę sobie tu. I teraz rysuję łezkę białym korektorem, jeszcze jakimś takim cieńszym pędzelkiem można. To nie koniec, bo ja chcę, żeby ta łezka była różowa. Teraz dodaję do niej błyski. I jak widzicie, jedna kropelka już jest skończona i teraz będę musiała dosłownie zrobić ich tutaj tak przynajmniej 8. Chciałabym więcej, ale nie wiem, czy będę w stanie, bo jestem tak masakrycznie, tak się coraz gorzej czuję, a ten makijaż zajmuje dosyć długo. Teraz jak już sobie powoli zbliżamy się do końca, to może odpowiem na te kilka pytań, które zadaliście ostatnio. Ach, normalnie, że mam tak zauzawione oczy. Ach, nie wiem, czy dam radę. Trzymajcie kciuki, żebym to skończyła. O masku. Chcę spać. Dobra, pierwszym pytaniem będzie, dlaczego mi tak spadły wyświetlenia na YouTubie i że chcecie, żeby te wyświetlenia wróciły i to jest mega miłe, strasznie Wam dziękuję za takie wsparcie, ale niestety niewiele mogę z tym zrobić, za to Wy możecie, na przykład zostawiając łapki w górę, zostawiając dzwoneczek. Ja długo nie tworzyłam na YouTubie. Ja miałam jakieś praktycznie prawie 2 lata przerwy i niestety na YouTubie zmieniają się algorytmy. To YouTube stwierdził, że ja nie będę nagrywała i po prostu przestał ludziom i Wam też, widzom, przestał wyświetlać moje filmy. I tak niestety działa algorytm YouTube'a. Zrobiłam sobie małą przerwę, żeby zaparzyć herbatę, bo tak bardzo jej potrzebuję, żeby do Was mówić. Jak widzicie, dorobiłam więcej tych serduszek. Przykleiłam też sztuczne rzęsy, ale jeszcze reasumując temat, o którym mówiliśmy, to tak jak mówię, jak się po prostu przerwie nagrywanie na YouTube'a, to po prostu w rok albo nawet dwa, no można stracić wszystko, nad czym się pracowało bardzo długo, bo ja już jestem tutaj z Wami w sieci 7 lat. Można powiedzieć, że zaprzepaściłam wszystko, nad czym tak długo pracowałam, tutaj tworzyliśmy razem. Ale nie żałuję tego, bo wiecie, że ja tej przerwy potrzebowałam. Te osoby, które tu zostały, te osoby, które gdzieś tam śledzą na bieżąco, wiedzą, jak ze mną było i no, potrzebowałam tej przerwy jak nikt inny i wydaje mi się, że to jest taka rzecz, której nie można żałować, bo po prostu czasami trzeba zrobić pewne rzeczy. Teraz weźmy się za konturowanie twarzy. Lubię otworzyć szafkę i tak wyjąć pierwsze lepsze, co mi wpadnie pod rękę. Tym razem mam bronzer od Belle. Nałożę sobie taką piękną różową szmineczkę od NYXa. To jest odcień Clinger. Powiem Wam, że ten kolor daje po gałach. Właśnie jak sobie maluję usta, to kolejne pytanie przypomniało mi się było odnośnie ust. Często pytaliście w komentarzach, w wiadomościach, na przykład na Instagramie, czy ja mam powiększone usta. Jednym się one oczywiście podobały, drugim się też nie podobały, więc zdania jak zwykle odnośnie wszystkiego są różne. Natomiast dziwi mnie to trochę, że jakby było to pytania, bo no to widać, więc jakby
ciężko nie zauważyć tego moim zdaniem, bo na moich starych filmach, no to ja właściwie tej górnej wargi prawie nie mam. A teraz jest ona bardzo duża, bo wyrównała się z dolną całkowicie. W zeszłym roku sobie powiększyłam usta, stwierdziłam, że zaryzykuję z ciekawości, zróbmy duże, powiększamy, nie? Chcesz duże? Chcę duże. I skończyło się na tym, że one wyglądały cudownie po zrobieniu. Ja nawet wrzucałam na Insta film, zdjęcie, jak one wyglądały przed i po. I mega wam się podobało. Niestety nie przewidziałam tego, że założyłam aparat na górę i zęby mi się bardzo szybko poszerzyły. Ja byłam wtedy świeżo po założeniu aparatu i jeszcze teraz nałożyłam aparat na dolne zęby. Jak te usta się wywaliły. Ja sobie myślę, kurde, co ja mam zrobić, nie? A później sobie myślę, no jak to co? No nic, przecież to zejdzie, tak? Więc po co mamy w to ingerować, jak to zejdzie z czasem? Tylko wiadomo, no niektórzy mogą się czepiać, ale no ja jakby już na opinię innych no nic nie mogę poradzić. Jakby to jest mój wybór, tak? Ja go podjęłam. Aha, i u mnie jeszcze był taki jeden problem. Jakoś niedawno zachorowałam na tą insulinooporność i dostałam leki, które niestety wpłynęły też na to, że w tym kwasie, który jest w ustach, zbierała się woda, czyli mi na przykład nie dość, że usta często puchną przez Hashimoto, było grubo, ale jakby to się tam po jakimś czasie się to wchłonie, więc mi to nie przeszkadza. Taka historia. Chcę sobie trochę rozjaśnić usta korektorem, więc nałożę go sobie tutaj na pędzelek i nałożę na cały środek. Co bym jeszcze chciała mega zrobić, to dołożyć cyrkonie gdzieś tutaj na policzki. Są takie zwykłe, srebrne. Nałożę tu gdzieniegdzie kleju do rzęs. I pyk. Pytacie się mnie na przykład, czy opowiesz o swoich kolczykach. Tylko ja muszę wiedzieć, co wy chcecie wiedzieć, bo dla mnie kolczyki to jest taka normalna rzecz i ja naprawdę nie wiem, co bym tutaj miała mówić, bo jakby mam je od lat i mam ich sporo. Mam też sporo przekuć, które już nie są aktualne, więc no naprawdę nie wiem, co byście chcieli wiedzieć i słyszeć ode mnie na ten temat. Także piszcie. Nie zadawajcie takich ogólnych pytań, tylko dokładnie zadawajcie pytania, co was tam nurtuje. Na pewno będę chciała jeszcze dodać toper na oczy, bo widzicie, że to mi się tak nieładnie nad powieką jakby ściął korektor i chciałam tam dołożyć już wcześniej jakiś brokat, ale jednak zdecydowałam, że to będzie taki ja nawet nie wiem skąd to mam, ale to jest takie ładne. Takie jakby fioletowe i błyszczące się w zielone i nałożę sobie trochę kleju. Nie wiem, czy on mi się nie osypie. Kurde. Ale trzeba uważać, bo każdy brokat jest motherfucker i on wam może zniszczyć. Tak makijażu się nie dzieje. To jest produkt, któremu nie należy ufać. Cimci rimcim, tak tylko troszeczkę. O, już leci suki. Ta-da! Tak, słuchajcie, wygląda dzisiejszy szalony makijaż walentynkowy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ten makijaż był zbiorem takich popularnych, instagramowych makijaży, które teraz viralowo krążą po sieci, więc postanowiłam zebrać to do kupy i stworzyć właśnie ten make-up. Jeśli wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby kanał się dalej rozwijał. Komentarz i widzimy się na moim Instagramie. Pamiętajcie, że tam za niedługo będzie kolejny konkurs. Nie mogę się doczekać, aż to zmyję. Życzcie mi zdrowia. Ja też wam życzę zdrowia z całego serducha, bo ono jest teraz najważniejsze. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku we wtorek i piątek na moim kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!